Krzysztof Gasparski, Komunikat Jagodowy, ProCam Polska. Witam serdecznie. Dzisiaj zacznę od malin. Z uwagi na to, że one nam przynoszą jakieś pieniądze, w tej chwili są zbierane, więc im należałoby poświęcić najwięcej czasu. No i co tam króluje? No troszeczkę nam napadało ostatniego tygodnia. Przy okazji mamy cały czas coraz dłuższe i zimniejsze wieczory. To sprzyja powstawaniu ros i automatycznie proces pleśnienia owoców jest zdecydowanie bardziej przyspieszony. Wystarczy raz nie zebrać owoców, żeby zobaczyć, co na tych krzakach się dzieje. Natomiast musimy pamiętać jeszcze jedną sprawę, że walka z szarą pleśnią na tym etapie jest stanowczo zbyt późna, bo mówimy o tym, że chronić jest najlepiej ten kwiat i automatycznie to, co z tego kwiatu powstaje. Natomiast pryskanie albo rozpoczęcie pryskania w momencie, kiedy spotkaliśmy się już z licznymi pleśniami na owocach, jest zdecydowanie za późno. Pamiętamy, że te owoce jeden do drugiego często dotykają i to tym bardziej powoduje jeszcze przyspieszenie infekcji szarej pleśni i porażanie kolejnych owoców. Także we wszystkich tych odmianach, które są późniejsze, powtarzające późniejsze, możemy jeszcze zrobić dobrą ochronę przed szarą pleśnią, natomiast w tych, które no już tak można powiedzieć są po kwitnieniu i tylko wzrastają, no to ten etap jest już przespany. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co możemy jeszcze zrobić więcej, to nawozić wapniem z uwagi na to, że budujemy tutaj jędrność komórek, automatyczną ich podatność na uszkodzenia, a uszkodzone owoce zdecydowanie też szybciej są porażane przez choroby, ale także uszkadzane przez, albo inaczej, odwiedzane przez choćby muszkę owocówkę i oby tylko tą, a nie drosofilę, bo ta potrafi atakować owoce nieporażone, nieuszkodzone, więc tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jakie wapno wybrać, no tych nawozów wapniowych dobrych jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że ciężko byłoby mi na jednej szali wskazać, który z nich jest najlepszy, bo to zależy od okoliczności. No jeżeli mamy głód, jeżeli zrobiliśmy słabe nawożenie azotowe, to na pewno bym sięgał po te, które ten azot mają, czyli PASPCA, saletra wapniowa, NHCA Delta, tutaj, czy Alfa Bauer, to byłby ten kierunek. Natomiast tam, gdzie wiemy, że ten przyrost był, nic im nie brakuje, jeszcze może chodzi fertygacja, to tam bym się skupiał na bezazotowych albo o niskiej zawartości azotu. Jeżeli się boimy chorób bakteryjnych, to na pewno prochortimrówka. Jeżeli chcemy to wymieszać bardzo dobrze z zabiegami na szarą pleśń, to CA i DHA jako chelat wapnia, więc można szeroko sobie tutaj zrobić. Jeżeli mówimy o nawożeniu fertygacyjnym, no to tak samo, no jeżeli są wybujałe, mocne pędy, schodzimy z nawożeniem azotowym i dajemy na przykład saletrę wapniową także w tak zwaną żyłę, czyli w nawożenie pod korzeń, ale nie robimy tego za każdym razem, tylko przemiennie z nawożeniem NPK. I co jeszcze mamy na tych malinach? No w tej chwili presja przędziorka będzie się uspokajała, ale tunele foliowe są cały czas mocno zaprzędziorkowane, tak to nazwę. Natomiast tempo rozmnażania się przędziorkach na otwartych przestrzeniach zdecydowanie hamuje, zdecydowanie spada. Natomiast tam, gdzie jeszcze jest tym problem, albo siltak, albo kapak, można powiedzieć, bezkarencyjnie mogłyby być rozważane. Jeżeli mówimy o bezkarencyjności, to w przypadku chorób grzybowych Plantivax to jest też produkt, który mógłby być wykorzystywany, a jeżeli mówimy o takiej twardej, mocnej chemii, no to jest tego trochę. Maliny niestety mają trochę dłuższe okresy karencji niż truskawka. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć, czemu akurat w tą stronę to poszło, zwłaszcza, że
Ja mam pamięć dosyć dobrą i pamiętam, że dosyć długi czas i wiele produktów dokładnie tak samo miały te karencje krótsze, czyli udowadniały brak szkodliwości tylko kiedyś, a te dowody im, że tak powiem, się zdezaktualizowały i nie udowodnili tej szkodliwości po raz, tej małej szkodliwości po raz drugi. Skala Signum Switch i Luna Sensation, pierwsze dwa trzydniowy okres karencji, drugie dwa siedmiodniowy okres karencji, jeżeli chodzi o maliny. Wskoczę w porzeczki, bo one jeszcze dobrze wyglądają, no i widać je, bo zostały owoce zebrane, zostały plantacje często zabezpieczone, jedne przycięte, inne nieprzycięte. Pozbiorczo, ale tak czy inaczej, tam się jeszcze wiele dzieje. Wspomniałem o tym przędziorku w malinach i to samo dotyczy plantacji porzeczek. Jeżeli zabieg po zbiorze nie był wykonany, no to te plantacje są, że tak powiem, często już nawet w stanie słabego ulistnienia. Natomiast tam, gdzie te liście są, to już samo przez się można przyjąć, że najprawdopodobniej problemu większego z przędziorkami nie było. Ale przędziorki to nie jest jedyny problem, bo jeżeli tak, to możemy tam siltak czy kapak jak najbardziej w połączeniu nawet z innymi rozwiązaniami zrobić. Natomiast to, co widzę w wielu, wielu odmianach, to albo na wielu, wielu odmianach, no to problem mączniaka. Rok był, co prawda, fragmentarycznie bardzo deszczowy, ale fragmentarycznie bardzo suchy i ten mączniak prawdziwy, czy amerykański mączniak agrestu, w tych porzeczkach mocno dokucza, on jest cały czas widziany. No i co zrobić, żeby to zrobić jeszcze przyzwoicie tanio? No, ja bym sięgnął po węglany potasu czy Vitiprotek, wodorowęglan potasu. To drugie rozwiązanie jest droższe, ale że tak powiem bardziej przebadane. I w całkiem niemałej dawce, z uwagi na to, że w tej chwili mówimy o uszkadzaniu, przypaleniu tego mączniaka i musimy zadziałać drastycznie, bo to już nie ma mowy o zapobiegawczym, tylko już nawet nie interwencyjnym, a wyniszczającym działaniu. I żeby coś takiego zrobić, to taki kilogram na każde 100 litrów wody, to jest w moim odczuciu za mało i praktykuje się taki, powiedzmy, worek 25 kg na 1500 litrów wody i wtedy te stężenia są bardziej optymalne do tego, żeby nawóz nie był tylko nawozem i żeby miał też skutek, nazwijmy to, fungistatyczny. I to chyba byłoby takie najważniejsze w tym. Natomiast wspomniałem o tych przędziorkach, które mogłyby być, ale zwracajmy uwagę jeszcze na warunki pogody. Jeżeli sobie już tego mączniaka przypalimy, to możemy sięgnąć po preparaty siarkowe. I tutaj jeszcze wrócę się do tego Vitiprotektu czy węglanów potasu. Tu możemy przyczepność tych wodorowęglanów i węglanów zwiększyć, używając w mieszaninie preparaty siarkowe. A preparaty siarkowe, czy nawozy siarkowe nawet, także będą działać fungistatycznie, jeżeli chodzi o mączniaka prawdziwego, więc dwa w jednym zdecydowanie lepiej zadziała, nie będzie to tak łatwo spłukiwalne i będzie na pewno skuteczniejsze. Jeżeli chodzi o nawożenie, czym liści mniej, tym więcej bym zastosował nawozów dolistnych, z uwagi na to, że roślina nie jest wystarczająco dobrze przygotowana do zimy. Takie nawozy to Prohorti NPK, w połączeniu najlepiej z Prohorti cynkowo-borowym, Prohorti ZN plus B. Natomiast jeżeli tych liści jest dużo, no to te stężenia nawet mogą być mniejsze i wtedy nie musimy tak bardzo mocno karmić, bo widać, że one karmione są. I tak bym to właśnie dzielił. Czym mniej liści, to może solidniej, nie tylko jednorazowo, a nawet dwukrotnie wypadałoby to zrobić, bo tkanka do pobierania składników jest mniejsza. No i wskakuję w tej chwili jeszcze w aspekt pozbiorczego nawożenia doglebowego. Możemy tutaj już na tym etapie stosować nawozy NPK bądź niewielką dawkę azotu, albo wybrać nawozy wapniowe. I teraz, który z nich wybierzemy? No automatycznie, jeżeli mamy przyzwyczajenia do tego, żeby stosować nawozy NPK wczesną wiosną, to teraz sięgajmy już po nawozy wapniowe. Nie musimy z nimi czekać do jesieni. Możemy tą
kredę czy wapno węglanowe zastosować już teraz, będzie więcej czasu na to, żeby ono się mieszało, wchodziło w glebę, rozpuszczało i tutaj mówimy atrigran, jeżeli chodzi o takie wapno typowo węglanowe, albo kalhumus w połączeniu z materią organiczną i z kwasami humusowymi, więc do wyboru. Czym mniejsza plantacja, tym bym bardziej koncentrował się na użyźnieniu tej gleby przy okazji jeszcze, czyli wybrałbym ten kalhumus. Na starszych plantacjach jak najbardziej można zastosować czyste wapno węglanowe jako atrigran. A jeżeli uregulowana macie pH i chcecie już wprowadzać inne składniki, no to tych wieloskładników jest całkiem dużo w naszej ofercie. Agromaster, Elixir Suprem, Prohorti Complex. Także jest czym wybierać. I teraz wskoczmy do truskawek. No, truskawki są w niektórych miejscach ścięte, jeszcze nie odrosły. W innych już pięknie się zazieleniły, w innych są nowe nasadzenia w miejscach, a inne jeszcze czekają na likwidację. Natomiast trzeba zwracać uwagę na te plantacje. Tam, gdzie widać okręgi, koła, place puste, to jest to czas do dobrego weryfikowania zagrożeń, czy mówimy tutaj o szkodliwości ze strony nicieni, czy mówimy tutaj o szkodliwości ze strony może opuchlaków, czy mówimy tutaj o chorobach odglebowych. Warto w takim miejscu przyglądnąć się tym sadzonkom, wyrwać jedną, dwie, pięć roślin, skoro jest pusty plac, to i tak tam wypadło sporo roślin, natomiast czy tam można coś nadsadzić, czy nie, uzależniałbym od tego, przepraszam, co tej glebie dolega. Jeżeli są wyrywacie i są tam opuchlaki, pędraki, no to z automatu można wiedzieć, że w tym kierunku trzeba będzie się zmierzyć i tu albo sięgnięcie po Ot Your Stop, albo acetamipryt jako pozbiorczy zabieg w większej dawce. No i w tym kierunku trzeba by było pójść. Jeżeli są to nicienie, to jest nicienie stop. Jeżeli tutaj mówimy o typowych chorobach odglebowych, no to podlewanie różnymi, no kiedyś były fosforyny i to załatwiało trochę sprawę. W tej chwili jest to utrudnione i trzeba mocno przemyśleć, w jakim kierunku pójść, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o ochronę samej części rośliny nadziemnej, która odrasta, która narażona jest przy tej wilgotności i opadach deszczu na różne choroby, bo mówimy i o młoczniaku, i o plamistościach, i białej, i czerwonej plamistości, no to jednym z rozwiązań mógłby być Plantivax, który znowu ma dosyć szerokie spektrum stosowania. Możemy sięgać po rozwiązania siarkowe i miedziowe. Pamiętajmy, miedź raczej na suchego liścia, i przy okazji ograniczenie czerwonej plamistości, siarka, ograniczenie mączniaka i roztoczy, czyli przędziorka i roztocza truskawkowego. No i to można by było robić. Unikamy w upałych siarki, unikamy na mokrego liścia miedzi. Natomiast taką mieszaninę miedzi z siarką możemy zrobić też jednocześnie, wybierając oczywiście dobre warunki glebowe. I co moglibyśmy zrobić? No, pilnować się jeszcze tego przędziorka, bo nie tylko ta siarka nam będzie go ograniczać, ale może być duża presja. Łatwiej nam dopryskać odrastające niewielkie rośliny. Sięgamy po siltak, sięgamy po kapak. Jak ktoś ma większy problem, no to moglibyśmy sięgnąć po typowe akarycydy. Ale pamiętajmy też, że w szklarniach, niestety w tej chwili tylko i wyłącznie w szklarniach, mało tego, jeszcze z nieprzepuszczalnym, utwardzonym, odizolowanym podłożem, ciągle jest dopuszczony abamektyna jako substancja aktywna, ale właśnie z tym ograniczeniem, że tylko w szklarniach z odizolowanym podłożem, także furtka jest bardzo, bardzo niewielka. No i praktycznie na dzisiaj kończę, ale zaznaczę, że tak jak w przypadku porzeczek, tak w przypadku truskawek nawożenie jest analogicznie. Albo wchodzimy i stosujemy już nawożenie, produkty wapniowe po to, żeby wiosną móc bezkarnie i bezkolizyjnie stosować nawozy NPK,
albo stosujemy niewielkie dawki nawozów jeszcze NPK po to, żeby wzmocnić te sadzonki do jesieni, a wiosną zastosujemy te ilości większe. Natomiast, aby móc stosować i wapno, i nawozy NPK na tym etapie, wypadałoby zrobić odstęp minimum 2 tygodni, albo wysypać jeden z tych nawozów, wymieszać go z glebą i drugi zastosować później, i wtedy te one się nie spotkają i nie będą wchodzić z sobą w konflikt typu reakcje chemiczne, na przykład fosforu z wapniem, tworząc niedostępne formy składników pokarmowych. Na dzisiaj tyle, dziękuję.